Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na południowe wydanie Informacji Dnia. Już 1/4 uprawnionych otrzymała świadczenie z rządowego programu Dobry Start. 300 zł, tyle rodzice będą mogli przekazać na wyprawkę szkolną dla każdego swojego dziecka. Do świadczenia 300+ uprawnionych jest prawie 3,5 miliona rodzin. 1/4 otrzymała już środki. Rodzice się zmobilizowali, wyjątkowo wcześnie składali te wnioski i to, co nawet było zaskakujące i czego się może nawet nie spodziewaliśmy, aczkolwiek nie było żadnych problemów z realizacją tego zadania, to samorządy rozpoczęły pierwsze wypłaty wcale nie w sierpniu, ale nawet w lipcu. Do rodzin trafiło już ponad 350 milionów złotych. Łączny koszt programu Dobry Start to około 1,5 miliarda złotych rocznie. Wniosek o świadczenie można składać na dwa sposoby. Drogą papierową, bo można to robić od 1 sierpnia, lub tą wygodną drogą internetową. Najczęstsze wydatki przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego to tornistry, przybory szkolne oraz zeszyty z droższych, obuwie sportowe lub zajęcia pozaszkolne. To rzeczy, które potrafią obciążyć domowy budżet. Rządowa wyprawka dla każdego dziecka ma wesprzeć rodziny. Mamy głębokie zaufanie do polskich rodzin i przekonanie, że naprawdę mama czy tata czy rodzice wiedzą, jakie są potrzeby dziecka, co trzeba kupić nowe, co może jeszcze być w tym roku wykorzystane. 300 zł w ramach programu Dobry Start przysługuje każdemu dziecku do 18 roku życia rozpoczynającemu nowy rok szkolny. Świadczenie mogą otrzymać osoby także do 20 roku życia, o ile naukę rozpoczęły przed osiągnięciem pełnoletności. Dziś kontynuacja posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Po tym jak niezbędną ilość głosów uzyskało 12 kandydatów do Izby Dyscyplinarnej, dziś rozpatrzone zostaną kandydatury do Izby Karnej. Na pierwszy ogień poszła Izba Dyscyplinarna. To jest bodajże 82 kandydatów. Krajowa Rada Sądownictwa ma zarekomendować kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Lista nazwisk trafi na biurko prezydenta. To, co dzieje się w tej chwili w Krajowej Radzie Sądownictwa, potwierdza tylko tezę, że lista sędziów Sądu Najwyższego jest już dawno ustalona. To teza, jaką stawia Platforma Obywatelska. Takiej listy wcale nie było, odpowiada marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Pan Budka zbyt daleko posuwa się ze swoimi ocenami. Początkowo posiedzenie KRS było zaplanowane na wrzesień. Prace nabrały jednak tempa, co nie podoba się opozycji. W ocenie Nowoczesnej PiS chce uprzedzić ewentualny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Meta tego szaleńczego wyścigu znajduje się poza granicami Unii Europejskiej. Bo tak kończy się łamanie prawa polskiego, łamanie prawa europejskiego, wyprowadzeniem przez PiS Polski z Unii Europejskiej. Trybunał Sprawiedliwości prawdopodobnie we wrześniu zajmie się pytaniami zgłoszonymi przez Sąd Najwyższy. I to właśnie Sąd Najwyższy apelował o to, by werdykt zapadł w trybie przyspieszonym. Przypomina mecenas Henryk Lipski. Tutaj nie było żadnej głosów krytycznych ze strony opozycji, że przyspiesza. Bo opozycja rzeczywiście krytykuje tempo pracy, ale tylko Krajowej Rady Sądownictwa. Poseł Borys Budka, chcąc zaprotestować, opuścił trwające posiedzenie. Oczekuje się od nas, żeby dzisiaj podnosić rękę, nie mając żadnych dokumentów, nie znając tych osób. Co innego, mówi Jarosław Dudzicz. Po to były prace w zespołach, by ułatwić decyzję całej Radzie. Dlatego powodów do odraczania posiedzenia nie było, wskazuje sędzia. Każdy z członków Rady ma prawo zadać uzupełniające pytania, ma prawo dowiedzieć się czegoś więcej, tak jak było dzisiaj w przypadku pana posła Rzymkowskiego. Tym bardziej, że każdy zespół już wypracował swoje stanowisko. Kogo będzie rekomendował na posiedzeniu Rady, dodaje sędzia Jarosław Dudzicz. No, ostateczna decyzja to będzie decyzja Rady. KRS przyspiesza także ze względu na Izbę Dyscyplinarną, która choć utworzona, wciąż nie rozpoczęła pracy, przypomina poseł Bartosz Kownacki. Potrzebne jest jak najszybsze powołanie Izby Dyscyplinarnej, dlatego że dziś mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że gdyby jakiś sędzia popełnił przestępstwo, to nie ma podmiotu, który mógłby mu uchylić immunitet, on byłby po prostu bezkarny. I to ryzyko dziś, jak mówi poseł PiS, wisi nad Krajową Radą Sądownictwa, bo część spraw dyscyplinarnych może ulec przedawnieniu. Na tym jednak nie koniec batalii, która ma zdecydować o przyszłości Sądu Najwyższego.
Nowy rozdział otworzył prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który zarzucił sędziom Sądu Najwyższego przypisywanie sobie kompetencji nie wynikających z obowiązującego prawa. Mowa o zawieszeniu 3 artykułów nowej ustawy o Sądzie Najwyższym oraz skierowaniu pytań do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przyjęcie poglądu prawnego Sądu Najwyższego oznaczałoby, że wbrew regulacjom konstytucyjnym każdy sąd mógłby w każdej zawisłej przed nim sprawie kierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne niezwiązane z przedmiotem rozpoznawanej sprawy, a nadto niezależnie od związku z przedmiotem takiej sprawy mógłby zawieszać stosowanie przepisów obowiązujących ustaw. A właśnie takie działanie, jak przekonuje prokurator generalny, prowadzi do chaosu prawnego, stąd wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. To sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zdecydują, czy działania Sądu Najwyższego mają uzasadnienie w przepisach prawa, ale wyrok wcale nie musi pokrywać się z tym, co orzeknie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Kierowcy zawodowi zarabiają coraz więcej. W ostatnim roku ich wynagrodzenie wzrosło średnio o około 4%, a w niektórych przypadkach nawet o kilkanaście. To dobra wiadomość, choć jest i druga strona medalu. Wzrost zarobków w transporcie będzie skutkował wyższymi cenami w sklepach. W ciągu ostatniego roku zarobki zawodowych kierowców poszły w górę średnio od 3 do 4%. Czyli trochę poniżej ogólnej stawki czy zmian wynagrodzeń w gospodarce całej, ale niektóre specjalizacje w tej branży pokazują, że ten wzrost zarobków był nawet kilkunastoprocentowy. Wszystko zależy od charakteru pracy. Inaczej zarabia kierowca lokalny, a inaczej międzynarodowy. Stawka zależna jest także od przepracowanych dni w tygodniu oraz typu nadwozia samochodu, którym kierowca się porusza. Tutaj wyraźnie widać, że ponad gabaryty czy nadczepy typu mega czy chłodnie, no to są zarobki wyższego poziomu. W ruchu międzynarodowym przy odpowiedniej liczbie wypracowanych dni można otrzymać ponad 7 tysięcy złotych na rękę. Tyle zarabia co piąty kierowca. Wzrost wynagrodzeń, choć bardzo dobry, niesie jednak za sobą nieprzyjemne konsekwencje. Wzrost zarobków kierowców będzie się bezpośrednio przekładał finalnie na wzrost przewozów, wzrost frachtów, a na samym końcu zapłacimy za to wszyscy my, czyli konsumenci. Transport to jedna z najważniejszych gałęzi naszej gospodarki. Generuje ponad 6% polskiego PKB. A teraz wracamy do zapowiedzi uruchomienia rządowego programu Mosty Plus. Już niedługo na polskich rzekach mają powstać 22 nowe przeprawy. W Wielkopolsce wybudowanych zostanie 5 mostów. Gdzie one powstaną, sprawdzał nasz reporter. Budowa nowych mostów, ale i modernizacja tych już istniejących to główne założenia programu Mosty Plus. Zaproponujemy program budowy 22 mostów i to będą mosty na Wiśle, na Odrze, na Bugu, Narwi, Pilicy, Warcie, w wielu miejscach Polski. Zapowiedział pod koniec maja premier Mateusz Morawiecki. Według posła Prawa i Sprawiedliwości Tomasza Ławniczaka zaniedbania w tej kwestii sięgają co najmniej kilkunastu lat. Jeśli idzie o drogi lokalne i Polskę lokalną, Polskę powiatowo-gminną, cały szereg przepraw przez rzeki był do tej pory nie uruchomiony i w związku z tym społeczności lokalne żyły obok siebie, a nie ze sobą. Dzięki programowi Mosty Plus to ma się zmienić. Nowe przeprawy rzeczne mają łączyć Polskę. W ramach programu w Wielkopolsce wybudowanych zostanie 5 nowych mostów. Powstaną one pomiędzy Koninem i Kołem, gminami Krzymów i Kramsk oraz między Żarkowem i Miłosławem. Przeprawy zostaną wybudowane też w okolicach Brodnicy koło Śremu i między Wronkami a Obornikami. Zapytaliśmy burmistrza Obornik, czy w jego mieście taka inwestycja jest potrzebna. Oczywiście, myślę, że ta deklaracja pana premiera bardzo nas cieszy. Jeżeli ona rzeczywiście napotka na realizację, Oborniki będą bardzo szczęśliwe. Od wielu lat Oborniki mocno się korkują i to nie tylko w godzinach szczytu. Miasto położone jest na obu brzegach Warty. Przeprawa przez rzekę jest trudna. Do tego przez Oborniki prowadzi popularna droga nad morze. Ten most jest zwykłym mostem jednopasmowym. I poza tym w Obornikach mamy tylko gminną, małą przeprawę, tak zwany mały most, drewnianą konstrukcję, na której mogą przeprawiać się tylko samochody osobowe. Tłumaczy Piotr Woszczyk, zastępca burmistrza Obornik. Nowe przeprawy rzeczne mają być szansą dla rozwoju mniejszych ośrodków, takich właśnie jak Oborniki. Koszty rządowego programu do małych nie należą. Cały ten program zaplanowany do 2025 roku opiewa na kwotę
2 300 000 000 zł. Mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Ławniczak. 80% pieniędzy na budowę mostów wyłoży rząd. Resztę dołożą samorządy. To one podejmą także decyzje o konkretnych lokalizacjach mostów. Podczas 9. Światowego Spotkania Rodzin w Irlandii po raz pierwszy w historii przygotowano polskie stoisko ukazujące polski kościół, rodzinę i świętych. Cieszy się ono dużym zainteresowaniem tysięcy uczestników tego kongresu. Światowe spotkania rodzin organizowane są od 24 lat. Inicjatorem był święty Jan Paweł II. Zorganizowanie polskiego stoiska było natomiast pomysłem rodziny Wiśniewskich z Glinojecka. Inicjatywa przygotowania polskiej prezentacji pojawiła się podczas poprzedniego kongresu w Filadelfii z papieżem Franciszkiem. Rodzina pragnęła przedstawić polskie życie rodzinne i religijne. W ten sposób 2 lata później powstała fundacja, której zadaniem jest umacnianie misji rodzinnych i małżeńskich. W środę rodzina Wiśniewskich wystąpiła na koncercie w kościele, gdzie funkcjonuje duszpasterstwo Polonii. Występ zespołu odbył się pod hasłem Rodzina pod flagą niepodległej z okazji 100-lecia niepodległości. W Dublinie Polacy zaprezentowali sylwetki polskich świętych, m.in. Jana Pawła II, Faustyny Kowalskiej, Maksymiliana Kolbego czy Stanisława Kostki. Można również obejrzeć film. Opowiada on o polskich rodzinach, które rozwijają się w różnych wspólnotach podczas pielgrzymek czy rekolekcji. Wszystkich stoisk z całego świata jest około 300. Wraz z polską delegacją do Irlandii przybył biskup toruński Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny. Obecne są także rodziny z Polski. Ukraina obchodzi 27. rocznicę ogłoszenia niepodległości. W depeszy skierowanej do prezydenta tego kraju Petra Poroszenki prezydent Andrzej Duda zapewnia o dalszej działalności Polski na rzecz wzmocnienia stosunków Ukrainy z Unią Europejską i NATO. 24 sierpnia 1991 roku Rada Najwyższa Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej uchwaliła deklarację niepodległości. Została ona następnie zatwierdzona w ogólnokrajowym referendum. Polska była pierwszym państwem na świecie, która uznała niepodległość swojego wschodniego sąsiada. Z okazji 27. rocznicy ogłoszenia niepodległości w depesze skierowanej do prezydenta Ukrainy prezydent Andrzej Duda zapewnił o dalszej działalności Polski na rzecz wzmocnienia stosunków Ukrainy z Unią Europejską i NATO, a także o wsparciu w realizacji ambitnych reform wewnętrznych, które zbliżą ten kraj do standardów zachodnich. W interesach Polski oraz Europy jest Ukraina jako nowoczesne państwo z dobrze działającą gospodarką, która zagwarantuje swoim obywatelom wysoki poziom życia. Prezydent Andrzej Duda wyraził także przekonanie, że zbliżeniu społeczeństw Polski i Ukrainy służą partnerskie relacje między instytucjami państwowymi, systematycznie wzrastające obroty handlowe oraz rozwój kontaktów międzyludzkich. Mam nadzieję na osiągnięcie pozytywnych wyników również i w dialogu na temat tragicznych kart w naszej historii. Jestem przekonany, że partnerstwo strategiczne między Polską i Ukrainą powinno być budowane na fundamencie prawdy o przeszłości i w duchu wyznawanych przez 2 narody wartości chrześcijańskich. Gazociąg Nord Stream 2 nie uzależni Niemiec od Rosji, tak sądzi kanclerz Angela Merkel. Jednocześnie wyraża nadzieję, że Rosja nadal będzie przesyłać gaz przez Ukrainę. Kanclerz Niemiec Angela Merkel w dalszym ciągu broni rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2. Podczas wizyty w Gruzji wyraziła nadzieję, że Niemcy nie uzależnią się od Rosji, a Ukraina pozostanie krajem tranzytowym. Jednak Rosja już dawno wyraziła swoje plany. Gazociąg ma być ukończony do końca przyszłego roku. W 2020 zamierza znacznie zmniejszyć przesyłanie gazu rurociągami idącymi przez terytorium Ukrainy na zachód, czyli między innymi do Polski. Niemiecko-rosyjskiej inwestycji sprzeciwiają się kraje bałtyckie, Ukraina oraz Stany Zjednoczone. Jak podał niedawno jeden z amerykańskich dzienników, USA posiadają pakiet sankcji, które mogą zablokować budowę gazociągu. Ograniczenia byłyby nałożone na firmy budujące rurociąg oraz banki finansujące inwestycje. 25 lat pozbawienia wolności i 18 milionów dolarów grzywny. Taką karę wymierzył sąd apelacyjny w Seulu byłej prezydent Korei Południowej Park Geun-hye. Wszystko przez nadużycie władzy, korupcję i wymuszenia. Park Geun-hye była pierwszą kobietą w historii, która została prezydentem Korei Południowej. Stanowisko objęła w 2013 roku. Po 4 latach została usunięta z urzędu.
Zarzucano jej korupcję, wymuszenia oraz nadużycie władzy. Miała przyjmować milionowe łapówki od wielkich koncernów, a także nadużywać środków południowo-koreańskiego wywiadu i ingerować w wybory. W kwietniu tego roku została skazana na 24 lata więzienia i blisko 16 milionów dolarów grzywny. Prokuratura żądała większej kary finansowej oraz 30 lat pozbawienia wolności. Złożyła apelację. Teraz sąd w Seulu wydał nowy wyrok. Była prezydent Korei Południowej trafi do więzienia na rok dłużej, na 25 lat. Wzrosła również grzywna do 18 milionów dolarów. Była prezydent nie przyznaje się do winy i twierdzi, że jest niewinna, a cała sprawa jest polityczną zemstą. Oprócz niej skazano również prominentnych przedstawicieli rządu oraz liderów biznesowych. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia z Panem Bogiem.